Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli go w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał. Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci. I tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział: Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją. Na to rzekli niektórzy z uczonych w Piśmie: Nauczycielu, dobrze powiedziałeś. Bo o nic nie śmieli Go już pytać. Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą, mówi Jezus w dzisiejszej dobrej nowinie. Zdaje się, że Jezus nie ceni w wystarczającym stopniu instytucji małżeństwa. Oczywiście można mieć takie wrażenie po przeczytaniu jedynie tego fragmentu Ewangelii. Jednak znajdziemy wiele innych miejsc w Biblii, które wyraźnie ukazują ogromną wartość małżeństwa i rodziny. Dlaczego dziś takie słowa padają z ust Jezusa? Jezus wykorzystuje pytanie kilku saduceuszów, aby objawić nie tylko prawdę o zmartwychwstaniu ludzkiego ciała, ale również o celibacie. Celibat, czyli bezżenność, jest znakiem profetycznym, który zapowiada przyszłą egzystencję każdego z nas. W niebie nie będzie istniała instytucja małżeństwa. Oczywiście będziemy tam zawierać nowe znajomości, przyjaźnie, ale nie małżeństwa. W niebie każdy z nas będzie celibatariuszem, a stan ten będzie zupełnie naturalnym, tak jak naturalnym jest stan małżeństwa tu, na tym świecie. Prowadzi się w ostatnich latach dyskusję nad zniesieniem celibatu w Kościele, a do najgorliwszych dyskutantów należą ci, którzy w celibacie nie żyją. Warto dziś na celibat popatrzeć z perspektywy Królestwa Bożego, a nie świata. Każdy duchowny i każda siostra zakonna jest znakiem przyszłego świata, świata, w którym będziemy dla siebie nawzajem braćmi i siostrami. Jezus żył w celibacie i wielu spośród Jego uczniów żyło w bezżeństwie. Próbujmy zrozumieć wartość celibatu, także jego duchowe owoce, które są nie do przecenienia dla świata.